Witam serdecznie. Powrót. Ostatni film był 4 miesiące temu i to był taki film Saptów. Dzisiaj omówimy sobie moje statystyki po 3 latach gry na For Life. 3 lata wybiły w marcu. Mamy większą połowę kwietnia, ale dopiero teraz się za to zabieram. Góry podkreślam, że super nie znam się na cenach, a owe ceny pojazdów wciąż się wahają. Które są brane na oko lub biorę oferty, które dostawałem za nie po prostu. No i dobra, zaczynając. Zmieniło się to, że kupiłem, jakby to powiedzieć, posiadłość na Hampton Barnes. Jest tu 6 blipów chyba. Opłata dzienna 5 blipów kosztuje 60 PLN-ów, a tam jeden blip jest za 80 PLN za dzień. To mi tak wychodzi około 400 na dzień opłaty. Na tydzień to tam 2800. No a myślę, że tutaj bym dostał lekko 300 tysięcy, a ceny posiadłości rosną i są są dziwne po prostu. Dużo musimy zapłacić za jakiś tam zwykły domek, nawet z podjazdem. A tutaj mam sporo miejsca. Jak na moją kolekcję, to jest tu dosyć pusto, a tu na luzie ktoś tam pisał, że można pomieścić 60 aut, więc na nawet taką bazę organizacji to może być. To posiadłość 300 tysięcy. Tam gdzieś na dole w rogu będzie podsumowanie, ile mam majątku, itp., itd. Tutaj przechodząc jest Rancher Long, który mam go już 2 lata. Kiszę go, lampa herbata, brakuje mu chyba tylko UP2, bo Rancher i tak jest 4x4. Kiedyś dostałem ofertę 3 miliony, pewnie jest teraz mniejsza, ale biorę to pod uwagę. Tak jak wcześniej mówiłem, że nie znam się na cenach, nie siedzę w tym zbytnio. Dalej jest Fazio. Było one nawet w tym podsumowaniu 2 lat gry. Cena salonowa 20 tysięcy. Idąc dalej, mamy tutaj ZR-kę 350. Nie nagrywałem od tamtego czasu, gdy ją kupiłem. Ma ona unikatowe lampy jagodowe i ma licznik fioletowy, też unikat. Jest ona elektryczna i ma silnik 2.0. Czego brakuje, to chyba atrapy i może jakiś baków, ale teraz nie jestem w stanie tego powiedzieć. W wymianie dałem kluba i gotówkę i dałem 3 miliony 200 w sumie za taką ZR-kę. Dalej mamy Bulleta, którego robiłem kiedyś od zera. Lampy winne, jest full tune bez nitra i tak myślę, że 1 400 000 bym dostał, biorąc cenę z poprzedniego odcinka o podsumowaniu. Tutaj kolejno mamy Shaftera DSDR, set orzechowy. Gdy wyszedł, od razu go kupiłem. Warto zaznaczyć, że ten pojazd kosztuje czysty z salonu 1 000 000. Szyby ma 40, a brakuje mu. Czego mu brakuje? Baku 90 na pewno i atrapy. No i nitra oczywiście. Na forum patrzyłem, były wystawiane podobne szaftery, to około 2 milionów myślę, że bym dostał. Tutaj obok stoi Vincent, którego dostałem na 17 urodziny, jeszcze za czasów jak byłem w Sara. 1.6, lampa miętowa, szyby 80. Są nawet ciemne, jak na 80. Cena około 120 tysięcy. Obok niego Bobcat, którego kupiłem zarabiając w jeden dzień jednym z odcinków. Lampa purpurowa, licznik też, UP3. No i taki Bobcat ze 130 tysięcy myślę, że bym dostał, bo ma jakieś tam ID niskie, chyba 20K ID. No nie jest to jakieś super niskie jak na Bobcata, ale jest coś tam, by do ceny dało. Końcowo powiedzmy, że te 120 tysięcy, tak samo jak Vincent. Jeszcze zapomniałem powiedzieć, że w Vincencie też dodałem UP3, żeby to jakoś sobie leżało i wyglądało. Na samej górze mamy Glendale. Glendale na lampie kawowej. Glendale jest na ID. Niedawno je kupiłem. 6003. Szyby 40. UP3 i jest to 1.6. Ceny się wahają tych ID. A Glendale szczególnie, przeglądając ostatnie wystawione pojazdy na forum. Te oferty są różne, ale no powiedzmy, że tak 300 tysięcy sobie będę liczył, bo lampy i szyby musiałem sam włożyć. I UP3. To w sumie większość tutaj sam zrobiłem. Dalej mamy Woodu. Pojazd, który bardzo kiedyś chciałem i jest nadal w mojej kolekcji. 2.2 full tune bez UP3
i bez nitra. Przepłaciłem wtedy bardzo dużo. Tutaj też bym policzył bardziej, ile za łudu wydałem, ponieważ cena mocno spadła, bo gdy kupiłem ten pojazd, to parę dni albo tygodni później dodano łudu do salonu i cena spadła, ale znów go nie ma w salonie. Więc policzmy tyle, ile dałem, a dałem 4 miliony 200. Jak na tamten moment, to była i tak dość wysoka cena, ale ciężko było kupić ten pojazd i tylko za jakąś tam dobrą ofertę było można skłonić takiego właściciela tego modelu pojazdu do sprzedaży. No i na tamten moment mi się udało, a tak cena końcowo spadła. No i na sam koniec, na samej górze mam tornado. Lampy to są Rushing Daisy. Stały kiedyś dodane tam, co był odświeżany asortyment lamp w komponentach. Tornado ma hydrę, lampy tam jakiś licznik, no i rejka jakoś tam ma. ID jest wysokie, ponad tam 100 tysięcy. Piłem go po taniości od Suchoklates, pozdrawiam. I tak do 200 tysięcy myślę, żebym dostał. Pewnie tam parę tysięcy mniej, ale to nawet tam nie liczę. Jeszcze przejedziemy się do Przecho, zobaczymy, co tam jeszcze mam. Jakieś gruzy, bo nie wszystko mam na domku. Tu jest ta manana ze słynnego odcinka, podobniania jej do Sejaka Paramaxila. Tu myślę, że jest 5000. Walton to jest ten świąteczny. Już nawet nie pamiętam, w którym roku było go można zdobyć za ukończenie eventu fabularnego i zebraniu 100 prezentów. Też nawet nie jestem pewien, czy ten event fabularny był wtedy. Tutaj jeszcze quad. Ma jakiś tam licznik. To jest 15 tysięcy. 1,6 od Cygana. Moonbeam jest Moonbeam Super Streamline. Ten świeżony z kołem z tyłu. Też z piątkę bym dostał. No i na końcu też Weevil. Był za ukończenie eventu fabularnego. Za zebranie 100 prezentów. Chyba. No już nie pamiętam. I tam na końcu było trzeba ukończyć wyścig tam w jakimś. W jakimś czasie było trzeba się zmieścić i się otrzymywało taki pojazd. To manana z 4K, kład 15, no to liczmy te 20 tysięcy już za te gruzy. Jeszcze w bankomacie mam około 500 tysięcy. Bankomatu najbliżej jest Blueberry, ale tam już nie będę jechał. To doliczałem 500K. Do wypłaty ze służby mam około 45 tysięcy, to też doliczamy. I przechodząc dalej. Pod panelem F5, konto 2020 roku, LP 83 tysiące. Przy poprzednim odcinku miałem prawie 53 tysiące LP, więc 30 tysięcy LP przybyło. Godzin miałem rok temu 3100, teraz mam 4250, czyli 1150 godzin więcej. Jak coś się pomylę, to sorry. Gary Pała z maty też. Pracę. To nie mam wymaksowanego nurka, magazynu, bo jest drugi level i nie mam śmieciarek. No i co? Podsumowując, mój majątek na oko, bo wiadomo, że tak nie jest, jest to pewnie milion mniej przynajmniej, wychodzi 15 milionów 125 tysięcy. Oczywiście nie jest to wszystko tyle warte, tak mi się wydaje, przynajmniej. Największą wątpliwość mam co do tego woodu. Nie wiem, ile bym dostał teraz. Nie wiem, ile jest w salonie czyste woodu. Po prostu policzyłem tą cenę, ile za ten pojazd dałem. Ale na przykład taka zeterka to możliwe, że cena poszła trochę w górę. No i co? Głównie to gram na frakcji i realizuję projekty w biznesie. Studio filmowe For Life. No i jak jakaś okazja się trafi na giełdzie coś kupić tanio na ID czy tak po prostu jakiś inny gruz, to też kupuję, trzymam. Przykładowo miałem kluba 222 ID i dość sporo na nim zarobiłem, bo kupiłem go za no 1,4 milion 400 PLN albo 1 300 000. No i poszedł w wymianie za około dwójkę albo 1 900 000. Też nie pamiętam dokładnie, a nie chce mi się w dzienniku na forum grzebać. No i co? Nowym graczom mogę życzyć powodzenia na serwerze. Mnoście majątek, kupujcie fury itp. itd. No i co? Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia za pół roku. Siema.